Witam, z tej strony Rafhard. W dzisiejszym inboxie mamy małą myszkę. Myszkę ze strychu, ponieważ jest to kolekcja, znaczy jeden z modeli z kolekcji, który został po prostu wydobyty z jakiegoś strychu po modelarzu, który zmarł. Powiem wam tak, nie wiem co jest w środku, bo generalnie jest to tajemnica. Z tego względu, że widziałem tylko, że jest instrukcja i to generalnie tyle. Nie przeglądałem, nie patrzyłem, czy on jest cały, czy nie jest cały. Jest to Maus Heavy Tank 1-72 Armor Series z Dragona. Tutaj mamy 2005 rok, więc został on tutaj wyprodukowany prawdopodobnie w 2005 roku. Pudełko takie już troszeczkę nadszarpnięte. Nie jest tak źle jak z innymi pudełkami, ale nie jest też super. Nie można powiedzieć, że to jest stan sklepowy i tak dalej. Mamy już na papierze kredowym tutaj instrukcję, która nie jest zbyt duża, bo praktycznie składa się z informacji, jakie wypraski powinny być. I praktycznie no co, jedna, dwie strony plus malowanie. Model chyba w tej chwili już jest niedostępny, tak mi się wydaje. No mamy myszkę, tak? Także mamy myszkę. I tutaj chyba mamy dwie wersje, tak mi się wydaje, nawet trzy, bo tutaj mamy dwa malowania, Berlin i tutaj Silów 45 i tutaj mamy 45, to chyba jakaś taka testowa wersja była, po prostu z taką służąca do testowania podwozia. No i tutaj mamy jeszcze malowanie figurek, które są chyba dwie dołączone do tego. Jedziemy dalej. Sprawdzamy jak tutaj wygląda, jeśli chodzi o woreczki. Woreczki wyglądają na nieotwierane, więc możemy je po prostu otworzyć i pokazać, co jest w środku. Więc sobie jakieś zbliżonko jeszcze zrobimy. Czyli to jest końcowa wersja wyścigu zbrojeń czołgów niemieckich II wojny światowej, czyli to co zostało jak gdyby zbudowane, bo były plany czołgów takich olbrzymich, ale nic z tego nie wyszło. A tutaj mamy coś, co istniało naprawdę, co jeździło. Z tego co wiem, w tej chwili znajduje się to na Kubiance. Gdzieś tam Rosjanie sobie to po prostu zabrali jako łup wojenny. Dobra, ja będę to odkładał. Może woreczki już tego nie będę pakował, bo one są jakieś takie. Te woreczki są jakieś takie dziwne, w sensie takim, że są jakimś tutaj chyba takim nalotem zrobione. Wiadomo, model. Model przeleżał swoje, ale z tego co wiem, to było parę lat na strychu. Tak to tutaj wygląda, jeśli chodzi o detale. Myślę, że nie jest źle, to jest tak nowa, w cudzysłowie nowa produkcja. Więc tutaj nie ma się co za dużo martwić o jakość, bo Dragon jest znany z tego, że raczej dobre rzeczy robi. Czołg ciekawy, chociaż taki można powiedzieć, no bez sensu, nie? Takie pójście w wielkość. Nikt nie pomyślał o nośności mostów. O tym, że trzeba go przez te mosty będzie przeprawiać. Generalnie zamysł był taki, żeby pójść w pancerz. Wielkość to, że czołg zostanie. No, momencik, zaraz mi się tutaj kurczę, ostrość.
Ostrość mi gdzieś ucieka, ja nie wiem. Może po prostu oddalimy troszeczkę, albo zbliżymy jeszcze bardziej. O, teraz widać detale. Jak oglądaliście tutaj inbox Matchboxa, to sami widzicie skok jakościowy, jaki dokonał się w modelarstwie na przestrzeni tam ilu 30 lat, 20-30 lat. Te modele są coraz bardziej dokładne, coraz bardziej odzwierciedlają. I tutaj mamy tą samą bramkę praktycznie, więc tutaj nie będę wam pokazywał. Teraz mamy tutaj kadłub. Także sami widzicie, że modelarstwo idzie do przodu. Niekoniecznie to, co było kiedyś, jest super. W tym momencie taki mouse zabija generalnie detalami tego, tą jak panterę, którą pokazywałem. No ale nie ma się co dziwić, no po prostu zobaczcie, to są nawet spawy widać. Nie ma się co dziwić, ponieważ wszystko idzie do przodu. Czas nie czeka. To jest element chyba tutaj podwozia. Czas na nikogo nie czeka. Wszystko idzie do przodu. Rozwijamy się w dobrym i złym słowa tego znaczeniu czasami, bo czasami te zmiany są na gorsze, czasami są na lepsze. Jeśli chodzi o modele, to raczej są na lepsze, bo raczej nikt jakiegoś chłamu nie wydaje, chociaż może, słuchajcie, może wydaje, tylko ja o tym nie wiem. Ale raczej firmy, które, zobaczcie tutaj, jak wygląda wieża myszki. Raczej nikt tego, raczej chłamu nikt nie wydaje, bo no, to są duże koszty i wierzę, że jest jakiś poziom. W tej chwili mamy jakiś poziom modelarstwa i tutaj jak gdyby wydawanie nowych modeli, które byłyby gorsze od starych, to chyba nie ma sensu też. Ale jeśli wiecie o takich przypadkach, to komentarze są wasze. Jeżeli znacie przykłady takie z życia wzięte, że na przykład firma X wydała gorszy model niż był na przykład, nie wiem, 20 lat temu, to piszcie śmiało. Także tak to by wyglądało tutaj. Macie myszkę w detalach. Dobra, i teraz mamy tutaj gąsienicę i kalkomanię i to by było chyba na tyle, bo tutaj chyba nic więcej nie ma. Chociaż nie wiem, czy nie powinny być. Nie, tutaj metalowych. To są gąsienice, które są przyklejone. One, zobaczcie, one są gumowe, ale one jeszcze, że tak powiem, trzymają poziom. 2005 rok. 1970, nie, 1000, nie będzie ten. Wracam cały czas do jak pantery, gdzie po prostu te gąsienice się łamały. Tu zachowują się ok, tak? Wiadomo, że z czasem guma traci na swoich właściwościach, zachodzą reakcje chemiczne i ona po prostu z czasem degraduje, więc gumowe gąsienice też, jeżeli złożycie jakiś model, pomalujecie, nie wiem, może farba to troszeczkę ochroni, ale tak jak widzieliście tutaj, ten model, który tam mam z lat 90. albo 80., po prostu te gąsienice się łamały. Tutaj jest ok, tutaj też jest blaszka fototrawiona, więc myślę, że zestaw jak najbardziej ok. I teraz też widzicie tutaj, porównując sobie te dwa filmy, tą jakość, jak bardzo to wszystko poszło do przodu, bo moim celem też tutaj, jak wybierałem sobie modele, jak wybierałem sobie jak gdyby modele, które kupiłem w antykwariacie, to też było to, żeby pokazać wam, jak tutaj to wszystko idzie do przodu, jak to się rozwija, jak wyglądał model pancerny kiedyś, jak wygląda model pancerny teraz. I to jest trzeci inbox. Czwartym inboxem będzie coś,
czym zupełnie się nie interesowałem. Jest to model łodzi podwodnej, nieznanej mi dotychczas firmy. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie. Dzięki za wszystkie komentarze, dzięki za subskrypcję i do zobaczenia w następnym odcinku.